Witam wszystkich. Jest w tej chwili 10 września. Szczyt zbiorów derenia jadalnego tutaj na południu Polski. Nie wszyscy wiedzą, jak derenia zbierać. Mamy różne odmiany derenia jadalnego i niektóre dojrzewają już pod koniec sierpnia, inne dopiero pod koniec września. Także trzeba go obserwować. Nie zbieramy takich czerwonych owoców. Muszą być bardziej takie jak ten, silnie czerwone, a najlepiej jak opadną. I opadanie jest oznaką dojrzałości. Popatrzcie, tutaj są takie pomarszczone derenie. Można rozłożyć pod derenia jakąś folię, czy coś, jakiś papier. I wtedy będą czyste. I takie właśnie lekko pomarszczone derenie najbardziej nadają się na nalewkę. Wcale nie takie z drzewa. Oczywiście jak widzimy, że na drzewie są dojrzałe, to też możemy zbierać. Zresztą teraz są takie odmiany derenia, które wolnie opadają i pozostają dosyć długo dojrzałe na krzewach. Niektóre owoce są bardziej podłużne, inne owalne. Tu jest taka odmiana pośrednia, lekko owalna. Dojrzewa dosyć wcześnie. Już właściwie opadły. Szkoda, przegapiłem niestety okres ich opadania. Także nie chce mi się ich za bardzo zbierać z dna. Zresztą są dosyć z ziemi, zresztą są dosyć takie małe. Pójdziemy do innego krzewu, gdzie owoce dopiero zaczęły dojrzewać. Zaczynają opadać i są większe. I zobaczycie, jak zbieram właśnie z folii te opadające owoce. Pokażę Wam teraz najlepszą metodę na zbieranie derenia. Pod krzewem rozłożyłem kawałek plastiku. Mam tu naczynie. Teraz będę wstrząsał. Popatrzcie, zrobiłem takie wgłębienie, żeby wszystkie owoce wpadały. I kolejne. Derenie wpadają. Taka metoda dla leniwych, bardzo dobra. 3 minuty zbiorów. Jeszcze jedna zaleta. Spadają głównie bardzo dojrzałe owoce, a więc te niedojrzałe zostają jeszcze na gałęziach. Świetny materiał na nalewkę.